Siemano, siemano, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek na Paliunowie i kolejny dzień bycia detektywem, widzowie. Musimy sobie podsumować, co wiemy na dzień dzisiejszy, ponieważ to jest bardzo ważne, żeby aktualizować swoją wiedzę, swoje dane. Jako detektywi musimy oczywiście o tym wiedzieć, więc wchodzimy do naszego miejsca, gdzie jako detektyw mam wszystkie zdjęcia i musimy się nad tym wszystkim pochylić, bo czuję, że jesteśmy coraz bliżej odkrycia tego, kto tak naprawdę jest X-em. Oczywiście zanim przejdziemy do analizy, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, wbijajcie na mój kanał Szybso Plus, wbijajcie na Kidowice, ponieważ tam możecie sobie pograć, jest elegancko. A więc tak, popatrzmy na te zdjęcia. Po pierwsze, znaleźliśmy zdjęcia, które mówią o tym, że X jest, że na pewno gdzieś zostawia jakieś swoje ślady. Między innymi zostawił pod kinem, gdzie napisał, że trzeba znaleźć jakiś klucz. Ja nie wiem, o co chodzi, tu jest podpisane X. Wydaje mi się, że to nie jest jakieś bardzo ważne, ale na pewno to zdjęcie dalej jest dla mnie niepokojące i jakby sprawia, że mam takie wrażenie, jakoby tata hejtera był pod wpływem X-a. Czy tak jest? Nie wiem. Nie mam na to póki co dowodów. Była strzałka na górę, był Y i... Ej! Teraz mi się rozjaśniło, o co może chodzić z tym Y-kiem. Bo on jest jeszcze biały, może tu chodzić o Yetiego. I tu było napisane You are next. Tak jakby chodziło, że Yeti jest następny, ale nie wiem, czy coś się stało. Nie mam żadnych dowodów na to. Kolejna sprawa. Mamy tutaj taką minkę, która została zrobiona. Nie, to nawet nie jest minka, to jest jakiś straszny uśmiech tego X-a. Nie wiem, o co chodzi, ale ten znak zniknął. Musimy zaraz sprawdzić, czy przypadkiem się tam znowu nie pojawił, ponieważ to był jedyny znak, który zobaczyliśmy pod kamerą, którego nie widzieliśmy normalnie i który znikł. Więc wydaje mi się, że tutaj może coś to mieć na rzeczy. Nie wiem jeszcze, o co chodzi, ale coś może mieć na rzeczy. Dobra, no znaleźliśmy takie X, które nas doprowadziły do takiego miejsca, gdzie było moje zdjęcie, które zrobił mi X. Strasznie ciemne jest to zdjęcie, ale dlatego, że tam też było ciemno w tej jaskini. Więc na tym stoimy na dzień dzisiejszy. A i zrobiliśmy jedno zdjęcie X-a, więc mamy potwierdzenie, że on istnieje. Jest to naprawdę mocne zdjęcie. W każdym razie dzisiaj musimy... Właśnie, pierwsze co zróbmy, to pójdźmy w miejsce, w którym była ta właśnie ta twarz taka. A właśnie, czy ja mam jakieś... Ja mam masę zdjęć w tym jeszcze. A, bo to są takie podsumowania. Okej, już wiem, co to są za zdjęcia. Nieważne, niech to nam w takim razie zostanie tutaj w naszym albumie. Miejmy go, to jest... O, nazwałem to dziennik Tosta, bardzo dobrze. Możemy stąd wyjść, ponieważ chciałem pójść w miejsce, w którym była ta minka. Ponieważ w tamtym miejscu wydaje mi się, że... Jeżeli się pojawi, no to, no dobra, nie widzę jej teraz, ale zaznaczam, że widzieliśmy ją pod kamerą. Całkiem możliwe, że pod kamerą ona znowu będzie, więc skupmy się nad tym. A więc tak, najpierw, o dobra, nie mam założonego filtra, załóżmy filtr. Okej, dalej nie widzę, dalej tego nie ma. Była tutaj, znikła, nie ma jej aktualnie, nie wiem, o co chodzi. W każdym razie na dzień dzisiejszy jej nie ma. Nie mamy na to dowodu, możemy zrobić sobie zdjęcie takie, żeby mieć jako dowód, że dalej nic się tutaj nie dzieje i tyle. Tam jest Dave. O kurczę, co mu się stało? O kurcze. Dlaczego on ma takie X-y? O nie. Czekajcie. Załadujemy sobie bez filtra, żeby zobaczyć na zoomie, jak to wygląda. O nie. Robimy mu zdjęcie. O nie. Co tu się wydarzyło? Dlaczego on ma takie X-y zamiast oczu? Ej, dobra, coś się stało podczas mojej nieobecności, o czym ja totalnie nie wiem. Dobra, czekajcie. Czy on tam dalej stoi? Stoi tam, dobra, stoi. Ej, dobra, czekajcie. Musimy, ja włożyłem to do albumu. Czy ja to włożyłem do albumu? Włożyłem. Dobra, mamy dowód na to, aczkolwiek wydaje mi się, że moglibyśmy zrobić jeszcze kilka zdjęć z bliższa, ale muszę w ten sposób się bardziej zbliżyć do tego jego domu. On coś sto... Wyszedł z domu, skradamy się. Dobra, wyszedł. Coś tam kombinuje, widzę go. Raz, zobaczmy na niego. Na zoomie, o... Dobra, on tam gdzieś sobie idzie. Okej, dobra, na razie to olejmy. Nie olejmy, tylko idźmy po prostu za nim, ale na razie nie robię mu jeszcze zdjęć. Dobra, przejdźmy tędy. To jest ryzykowne, że ja idę jego śladem, on zawsze może się wrócić. To nie będzie bezpieczne. Czekajcie, przejdźmy tu. Trochę na górę, trochę tu. Dobra, wchodzimy. Muszę ciągle uważać, gdzie on będzie, bo jak on jest jakiś podejrzany. On jest pod... Ty, a może on jest X-em? Może on się zamienia w noc widza? Ej, dobra, to jest niebezpieczne, zgubiłem go. Nie wiem, gdzie on jest, zgubiłem go, co jest niepoważne i w ogóle nieśmieszne. Bo przed... Dobra, jestem na górze. Dobra, chowamy się. On wychodzi na górę w takim razie, tak rozumiem. Dobra, musimy zrobić... Czy ja chcę tam lecieć elytrom? No kurczę, trochę niebezpieczne. Dobra, widzę, że on tam krąży. On tam coś może ukrywać, czekajcie, zróbmy tak, weźmy sobie elytrę i zaraz tam lecimy. I lecimy tam po prostu w okamgnieniu, jak to się mówi. Dobra, tu i polećmy naokoło, tak, żeby się tam dostać w miarę
w miarę po cichu, żeby mnie nie zauważył. Dobra, jesteśmy tutaj na górze, on tam był gdzieś dalej, więc musimy jeszcze sobie troszkę podlecieć, ale... Ojejku, prawie zginąłem. Dobra, ściągamy tą elytrę, żeby nie mieć jej na sobie, żeby się za bardzo nie rzucać w oczy. Dobra, widzę, że on tam... Ej, na moim toście coś tam stoi, czekajcie, robimy zooma na niego. Dobra, mam full zooma. Kurczę, odleciał. Dobra, okej, poleciał tam gdzieś w ciemność. Poleciał w ciemność w stronę Jetowic. Dobra, to jest podejrzane, widzowie, co tutaj się wyprawia i... zdecydowanie nie podoba mi się to. O nie, szkielety, nie strzelajcie do mnie, proszę. Dobra, szybko tędy. Dobra, zakładamy elytrę, żeby jak najszybciej tam przelecieć. Teraz muszę się rozglądać, czy on tutaj gdzieś nie jest. Nie, on ewidentnie poleciał w stronę Jetowic, tak mi się wydaje. Więc tu możemy być spokojni póki co. Wyrzućmy to jajko, dobra, tu. Podlećmy sobie tutaj. Czy on jest na Kidowicach? Czy na Kidowicach, Boże, na Jetowicach? O, jest tam. Dobra, czekajcie, musimy... Ja muszę mu zrobić jeszcze jedno zdjęcie. Przyszedł na Jetowice, co jest bardzo ważne. Musimy zrobić dowód tego, że tam jest. Dobra, ciągle jest za daleko ode mnie. Nie jestem w stanie mu zrobić dobrze zdjęcia. A dobrze by było widzieć, że on ma te X-y też. Czy tu się coś pozmieniało? Nie wiem, mnie tu też dawno nie było, więc ja za bardzo nie wiem. Aczkolwiek mam wrażenie, że tutaj nie było tyle czerwonego koloru. Tak, takie mam wrażenie, aczkolwiek może się mylę. Może się mylę, tu jest jakiś dobudowany mur. Nie wiem o co chodzi. Dobra, creepery mnie tu chcą zaatakować. Dobra, szybko sobie dojdźmy tutaj do tego muru. I teraz tak, przekopmy się na drugą stronę. Dobra, pyk. Dobra, jest świetnie. Okej. I teraz tak, wchodzimy sobie do góry. I zobaczmy, czy coś tu się kryje. Tu jest jakiś dziwny tron. Nie wiem o co chodzi z tym tronem. Tu gdzieś był Dave, ale go straciłem. Nie wiem, gdzie jest aktualnie... Dobra, jest tu. Dobra, mamy dziwny tron, zróbmy jego zdjęcie. Nie wiem, czyj to tron, ale może mieć znaczące... może być znaczący w tej całej sytuacji, w tym całym śledztwie. Dobra, gdzieś tutaj był Daveson. Musimy powoli... Może być w środku budynku, tak mi się wydaje. Dobra, przejdźmy tędy. Tu go nie widzę. Słyszę zombiaka. I... Nie. Dlaczego to robisz? Zostaw mnie. No. Gin, dobra. Dobra, zobaczmy go. On tu był. Tu jest w ogóle jakiś X na ziemi. O kurczę, dobra, robimy tego zdjęcie. Dobra, mam go jeszcze w tle. Uchwyciłem Dave'a w tle. To jest ważne, dobra. O, mam go. Dobra, mamy kolejne zdjęcie Dave'a. Dobra, świetnie, chowamy się. Dobra, chowamy to do albumu. Wszystko do albumu. Dobra, zjedzmy sobie, bo mnie tutaj zombiak zaatakował i jest troszkę lipa. Dobra, czy tu jest coś jeszcze, co by było bardzo ważne, takiego związanego z tym śledztwem? Na pewno jest X. Pojawiło się coś takiego, tego chyba tutaj wcześniej nie było, ale nie mam pewności. Wejdźmy sobie na ten budynek. Dobra, tam stał Dave, już tam nie stoi, nie wiem gdzie on jest. Znowu go straciłem. Aczkolwiek gdzieś tutaj się kręci, więc może go zaraz zobaczymy. A zejdźmy sobie do tego budynku, do środka. Dobra, i rozejrzmy się tutaj. Dobra, tutaj nic nie widzę. Okej, Dave gdzieś musiał pójść. Ale to jest mocno podejrzane, co się z nim dzieje, nie? Szczerze, nie podoba mi się to. Bo to był mój przyjaciel, a tu widzę, że zaczynają się z nim dziać dziwne rzeczy. Co to jest? Zejdźmy tu na dół, zobaczmy o co tu chodzi. Nic tu nie ma, pusto. O, dobra, widzę go jak leci. Dobra, kolejne zdjęcie cyknięte. Dobra, on tutaj... Czy on wraca na palionowo? Wraca na palionowo, dobra, lecimy za nim. Aparat w rękę, żeby w razie czego zrobić zdjęcie. Dobra, to jest podejrzane. Jeżeli Dave jest X-em, możecie napisać, co o tym sądzicie w komentarzach, ale szczerze, póki co, no bym chyba tak obstawiał, bo jeszcze nie widziałem, żeby ktoś miał te oczy czerwone i albo mu się coś stało i albo X nad nim ma jakąś kontrolę, albo on jest, sam jest X-em. No jest taka możliwość. No muszę się rozejrzeć teraz, gdzie on jest. Nie wiem, straciłem go. Straciłem go ze wzroku, więc nie jest dobrze. Dobra, wiecie co? Ja nie będę go już śledził bardziej, bo to jest bardzo duże ryzyko. Ja wracam z powrotem na chatę. Musimy odłożyć te nasze wszystkie dowody na tablicę, bo to jest jednak bardzo ważne, żeby to wszystko sobie, że tak powiem, jak to się mówi po profesorsku, zaksięgować. Więc musimy to wszystko mieć poukładane odpowiednio. Ja idę tutaj gdzieś bokiem, tak żeby mnie nie zauważył. Szybko wlećmy tam. Pyk, tutaj do góry. Dobra, lądujemy sobie tu. Łup. Dobra, jesteśmy tutaj. Nie do końca najlepiej wylądowałem, ale jesteśmy. Dobra. A więc tak, słuchajcie, podsumujmy co wiemy, bo się pojawiły nowe wątki się pojawiły. I możemy teraz powiedzieć, że wiemy troszkę więcej niż wiedzieliśmy. A więc tak, zbierzmy sobie ostatnie zdjęcia, które tutaj były. To nie, to możemy zostawić, ale to jest bardzo ważne. Dobra, a więc tak. To zdjęcie możemy usunąć, bo to nie jest takie ważne zdjęcie. Odłóżmy je tutaj. I teraz tak. Wiemy, że Dave, pojawiły mu się X-y zamiast oczu. I wiemy, że w pierwszej kolejności, które było zdjęcie,
że poleciał w stronę Jetowic. Poleciał w stronę Jetowic, tylko że ja nie mam zdjęcia, jak on leci w stronę Jetowic, mi się wydaje. Więc chyba tego zdjęcia, no nie mam, dobra. Więc pierwsze, co zobaczyliśmy, to na Jetowicach, że on po prostu... Znaczy, to nie było pierwsze, co zobaczyliśmy, ale tak, żeby to miało sens. Tu był X, zobaczyliśmy jakiś tron, no i zobaczyliśmy, że Dave odleciał. To jest nasza zdobycz z dzisiejszego, że tak powiem, śledztwa. To jest bardzo ważne, co my tutaj mamy, ponieważ to nas popycha trochę do przodu. Trochę jestem zawiedziony, że to Dave ma jakieś tutaj, że tak powiem, swoje udziały w tym. Aczkolwiek nie chcę jeszcze oceniać, co faktycznie się dzieje i jaki on ma faktycznie w tym udział, bo całkiem możliwe, że wcale nie jest to takie poważne, aczkolwiek to, że ma X-y zamiast oczu, no nie wygląda dobrze. Nie wygląda dobrze i nie wiem to dokładnie, o co chodzi. Na dany moment tak wygląda nasza sytuacja. Jak widzowie, macie jakiś pomysł, co może się z nim dziać i jaki jest powód tego, że ma te czerwone oczy, te X-y w sumie zamiast czerwonych, zamiast oczu, no to dajcie znać w komentarzach i w następnym odcinku się nad tym pochylimy. Szczerze, troszkę jestem zawiedziony, bo to w końcu jest mój przyjaciel.